Pismo Święte nie jest, w ogóle chrześcijaństwo nie jest religią księgi. My się nie opieramy na piśmie. Rozumiecie? Jeśli mam wizję, to głoszę na podstawie wizji. Jeśli mam słowo, to głoszę na podstawie słowa. A jeśli mam sen, to głoszę na podstawie snu. Owe wideo nie ma na celu, aby kogoś obrażać, dyskredytować, wykluczać. Ma na celu pokazać fałsz oraz błędy, jakie pojawiły się w naszym małym chrześcijaństwie, tak? Ponieważ społeczności chrześcijańskiej w Polsce to około 0,5%, między 25 a 50 tysięcy ludzi. Pamiętam czasy, kiedy trwała zdrowa nauka, naprawdę. Wszyscy opierali się na Wilkersonie, na Prince'ie, na Ravenhillu, Tozerze, samą książki z 75 roku, gdzie to był fundament tak naprawdę. Dzisiaj pojawiły się nowe nauki, ale mimo wszystko musimy stać w prawdzie i walczyć o tą księgę i uznać ją w wierze, w swoim sercu jako prawda Boża. Bóg, który trzyma cały świat, wszechświat, gwiazdy, wszystko, nie miałby mocy, żeby zostawić nam taką księgę, jaką by chciał. Sam używam Biblii Tysiąclecia, czyli według niektórych Biblii katolickiej, po to właśnie, że kiedy jakiś katolik mi się spyta, a jaką ty Biblię czytasz? A ja mówię, waszą czytam Biblię. I w tym momencie, on już nie ma co powiedzieć. I uważam, że nawet Biblia Tysiąclecia klarownie oddaje pewne rzeczy. Dam taki przykład, odnośnie też również tego filmiku. Galacjan 6.1. Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Znowu w Biblii Warszawskiej jest, bracie, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawcie takiego w duchu łagodności. No bo tutaj słowo, które jest użyte, to jest paraptoma, czyli użyty jest upadek, grzech, fałszywy krok, błąd, porażka, przewinienie, występek. Jakkolwiek sens jest zachowany tak naprawdę. Bo nieważne, czy to jest upadek, czy to jest fałszywy krok, czy ktoś zostanie przyłapany, czy komuś się zdarzy, sens jest ten sam. Jeżeli człowiek przychodzi do miejsca, w którym gdzieś tam zbłądził, to naszym celem w duchu łagodności jest go sprowadzić. Dlatego wierzę, że pan Dorożała Ceroński, czy pan Wiktor, czy tam cała ta ekipa obozu Bożego przejrzą tak naprawdę na oczy i otworzą się na ducha prawdy tak naprawdę. Bo to jest celem tego wszystkiego. Nic więcej tak naprawdę. Witam bardzo serdecznie bracia i siostry po raz kolejny. Dziś chciałbym przedstawić drugi odcinek na temat rzekomej, w cudzysłowie, Biblii Mocy. Myślę, że już po pierwszym odcinku oraz po dwóch dodatkowych odcinkach krótkich, które zawierały pojedyncze wersety, można klarownie stwierdzić, bez żadnych wątpliwości, że owe dzieło tak naprawdę jest gorszym tłumaczeniem, o wiele bardziej gorszym tłumaczeniem niż Biblia Nowego Świata Świadków Jehowy. Tak, jest to zdecydowanie prawda, ponieważ Biblia Mocy to jest nic innego jak parafraza mająca dopasować się do ideologii. Ale niczego nie przesądzajmy, zobaczymy. A więc zacznę od Galacjan 6:7, dlatego że jest to werset, który najbardziej mi się rzuca w oczy, z tego też względu, że całkowita koncepcja jest zmieniona i przekręcona do tego stopnia, że nie wiem, jak to skomentować. A mianowicie, Biblia Mocy. Nie błądźcie, Bóg nie szydzi. Pouczając was o tym, co bowiem człowiek sieje, to będzie i rządź. Biblia Warszawska. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Warszawsko-Prawska, nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli, by z niego szydzono. Co człowiek sieje, to też będzie zbierał. Dla przykładu, Nowego Świata. Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Bóg nie jest kimś, z kogo można drwić, albowiem co człowiek sieje, to będzie rządź. W oryginale jest to stwierdzenie całe Feozu Mictilicite, a więc Bóg, tak, z kodu Stronga 2316, czyli te Feo, czyli Bóg, niezaprzeczalnie chodzi tutaj o podmiot jako Boga. Kolejnie jest 3756 partykuła zaprzeczająca nie, więc zawsze tutaj chodzi o negację. A potem jest kolejne słowo ciekawe, Mictilicite, oznaczające nie dać się siebie naśmiewać, być wyśmianym, być wyszydzonym, pozwalać lekceważyć
I tutaj jest pochodna od 3455, a mianowicie nozdrze, jak dzisiaj to tłumaczyłem. David Wilkerson to fajnie wyjaśnił, mówiąc o tym, że w tamtych czasach sposobem na wyszydzenie, wyśmianie bądź po prostu znegowanie człowieka był taki akt, gdzie brało się jakąś gałązkę, przykładało się do nosa i po prostu się tak jakby z nozdrzami wydychało powietrze, po czym wrzucało tą gałązkę. I to był taki być może dla nas bardzo dziwny akt, ale w tamtym czasie tak to stosowano. Co ciekawe, jeżeli przyjąć by koncepcję Biblii mocy, wówczas byłoby to sprzeczne z resztą Słowa Bożego, tak? Ponieważ znalazłem, że w Psalmie 37:12 napisano tak: Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na jego zębami. Ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego, tak? Czyli po prostu Bóg śmieje się, a więc również jakby wyszydza, o czym też jest w Psalmie 2:3. Stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta. Śmieje się ten, który mieszka w niebie. Pan się z nich naigrywa. Tak, ponieważ ludzie planują zło, ale mimo wszystko Bóg patrzy i widzi. Nawet ta cała sytuacja aktualnie, która się dzisiaj dzieje. Czy wy myślicie, że Bóg nie widzi, co się dzieje, co ci ludzie planują za tą ciemną sferą, czy w tych swoich okultystycznych praktykach? Bóg wszystko widzi, tak? Samo słowo nieraz to powtarzam, okultyzm oznacza skrywać, ukrywać coś ukrytego, tak? Ponieważ ludzie gdzieś tam się skupiają na czymś takim, na jakiejś tajemnej wiedzy, co Bóg mi pokazał, co Bóg mi objawił, co jest sprzeczne z Biblią, ale nieważne. I to, co najbardziej mi się podoba, nawet Słowo Boże pokazuje, w jaki sposób właściwie szydzić, tak? I w jakim temacie ewentualnie szydzić. I to jest tylko jeden temat, a mianowicie obcy i fałszywi bogowie. Pierwsza Królewska 18:27. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, bo to Bóg, więc może zamyślony, albo jest zajęty, albo udaje się w drogę, może on śpi, więc niech się obudzi. A więc Eliasz klarownie mówi: Słuchajcie, no, może zaspał gościu, może go nie ma, może trzeba krzyczeć głośniej, bo przecież to Bóg, tak? Więc pokazuje, w jaki sposób wyszydzić pseudobóstwa. Tak jak też ostatnio to pokazywałem właśnie w kwestii mianowania się bogami, tak jak jest to modne właśnie w ruchu wiary, w ruchu państwa cerońskich, obozu Bożego, gdzie wszyscy to pseudomali bogowie. Więc to jest pierwsza kwestia. Jesteś Bogiem tej ziemi, nie Bogiem Jahwe. Jesteś Bogiem. Drugi fragment, który jest klarownym przykładem dokładania do Słowa Bożego, co jest tutaj dość krytyczne, stanowcze i po prostu zwodnicze, to fragment Galacjan 3:3. Biblia mocy. Czy aż tak głupi jesteście? Rozpoczęliście w odrodzonym duchu, w którym zamieszkał duch Chrystusa, a teraz doprowadzacie do końca za pomocą uwarunkowań cielesnej natury, która tak naprawdę nie żyje. Biblia tysiąclecia. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Warszawska. Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Fragment ten odnosi się bezpośrednio do Galacjan 3:5, który mówi: Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? A więc mianowicie to odnosi się do tego, że ludzie myśleli, że za pomocą jakichś tam uczynków prawa jeszcze mieli tą starą naturę, która mówiła o tym, że mogą sobie zasłużyć na ducha, na tego innego ducha. Próbowali coś zrobić i to się do tego odnosi, ale co tutaj widzę? Tutaj widzę kolejne jakieś parafrazy, dodania w ogóle nie w temacie, tak? Nie ma czegoś takiego, jak mogę pogadać oryginał, że w ogóle połowa tego wersetu tutaj jest dodana skądś tam, tak? Nigdzie tego nie ma. Jest to jakaś wersja prorocza. Ale najważniejsze, która tak naprawdę, inaczej, cielesna natura, która tak naprawdę nie żyje, tak? A ciekawe jest to, ponieważ porównując fragment Słowa Bożego z kolejnym fragmentem Słowa Bożego, możemy osiągnąć pełny i zdrowy balans, tak? Żeby nie tworzyć sobie ideologii na podstawie jednego wersetu, który może czasami być zwodniczy, tak? Ponieważ ktoś może czytać sobie, że Judasz się zabił i na podstawie tego wersetu może powiedzieć sobie, że okej, to jest sposób do pokuty, bo on pokutował, naprawdę przyniósł te skarbniki, tak też po prostu nie chciał tego, więc zabił się, więc to rodzaj pokuty. Rzymian 8:10. Jeśli jednak Chrystus jest z was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Do samego końca życia będziemy żyli w
grzesznych ciałach, które będą chciały uzyskać od nas jak najwięcej władzy tak naprawdę i nie jesteśmy w stanie się tego pozbyć. Dopiero później, kiedy zostaniemy przemienieni, kiedy przyjdzie nasz Pan i dostaniemy nowe ciało, o czym też napisze Paweł, wówczas to się wszystko zmieni. Jest to wynik przekleństwa, które zostało na nas nadane ze względu na ogród Eden Adama. Dalej, Rzymian 7:17. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. A więc sam Paweł potwierdza, że mimo wszystko jesteśmy grzeszni. Znaczy, mamy tendencję do grzeszenia. Cały ten ruch neguje, że jakokolwiek człowiek jest grzesznikiem, że człowiek mógłby grzeszyć. Oni twierdzą, że już są całkowicie święci, uświęceni. Oczywiście jest część uświęcenia, która należy do Jezusa Chrystusa, ale jest część uświęcenia, która zależy od naszych wyborów i naszych decyzji. Nie można tego oddzielić i stwierdzić, ja tylko przyjmuję sprawiedliwość Chrystusową, ja tylko patrzę na to, co Jezus uczynił. Tak, Jezus uczynił to, ale potem ci mówi, weź swój krzyż, mówi, weź chodź za mną, a więc część, która należy do ciebie, którą musisz wykonać. Manipulacja, jaka tutaj zaszła, dojdzie do tego, że tak naprawdę ci ludzie twierdzą, że mamy fantastyczne, cudowne ciała i tak naprawdę ta natura już nie żyje w nas, ponieważ wszystkie myśli, jakie masz, tak naprawdę pochodzą od Chrystusa. Wszystko, co myślisz, pochodzi od Chrystusa. No i tak naprawdę my jesteśmy myśli Chrystusowej. Tak, ja jestem myśli Chrystusowej. Czego chcę ja, tego chcę jeść. Czasem też robiliśmy pewne rozróżnienie, czy to jest z duszy, czy to jest z ciała. No ale jeśli ja jestem duchem, to tak naprawdę wszystko, co wymyślę, wszystko, co ze mnie wychodzi, jest z ducha. Tylko teraz pytanie, jak zostanie to przefiltrowane przez moją duszę? Galacjan 4:13 i 4:14, jeden z ciekawszych fragmentów. Przeczytam obydwa. Wiecie przecież, że głosiłem wam wcześniej Ewangelię, będąc w słabej kondycji psychofizycznej? I choć moje osobione ciało i psychika były wystawione na próbę, to nie wyszliście mnie ani mną nie pogardziliście, ale przyjęliście mnie łaskawie, z radością, jak posłańca Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. I co ciekawe, ponieważ tutaj występuje dodatek typu psychika czy psychofizycznej. Dobrze, ale Biblia Tysiąclecia. Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem Ewangelię, zatrzymany chorobą. I jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was zostawiło, nie wzgardziliście mną, ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa. Warszawska. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawia was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie płynęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. I tutaj, wracając chociażby do oryginału, ponieważ tutaj jest to istotne, 4:13 występuje Asthenian Disarkos, a więc problemy z ciałem. Tak? Jest to ze Stronga 7:6:9, to jest niemoc, choroba, słabość, mdłość, tak jak chociaż mamy w Mateusza 8:17, on niemoce nasze wziął na siebie, tak? Nie tylko chodzi tutaj o chorobę, ale również o niemoce, a jak również jest to połączenie z słowem greckim sarx, tak? Gdzie też ten pan Soroński o tym wspomina, tak? Że ciało, że sarx nie ma nic wspólnego z ciałem, tak. I sam Mateusz, tak, chodzi o to, że tutaj przedstawia, że tego ciała krew nie objawiły, będą dwojednym ciałem, nie są dwoje, ale jedno ciało, tak, czyli odnosi się to bezpośrednio do ciała. Reasumując, problemy z ciałem. Nie wiem, skąd tu u Cerończyków wzięło się psychofizyczne. Idąc dalej, 4:14 również mamy antisarki, takie stwierdzenie, czyli nie dla ciała. Poszukałem, znalazłem, gdyby miało być ujęte coś z psychiką, bo tutaj 4:14 to jest w ogóle ciekawe, bo i choć moje osobione ciało i psychika, słowo psychika to jest dianoja, z Stronga 12:71, nigdzie to nie występuje. Jest jedno tylko słowo użyte i też odnośnie ciała, nie żadnej psychiki, to odnosi się ciała i tam jest naprawdę masę, czy 100 czy 300 odniesień, możecie sobie sprawdzić i zawsze to dotyczy
ciała, nie dotyczy psychiki. Psychika jest inaczej określona. Jak można dodać tutaj psychika i ciało, jak jest tylko i wyłącznie chodzi o ciało, tak naprawdę. Więc tutaj znowu jest naprawdę totalna patologia. Nie wiem, skąd to się tutaj wzięło. Nie wiem, no z tego, co słyszę, z tego, co widzę, to chodzi o to, żeby zdyskredytować Pawła, zdyskredytować, że on miał zaburzenia psychiczne i w takim wypadku nie trzeba po prostu brać go pod uwagę całkowicie, tak? Ponieważ mógł mieć zaburzenia psychiczne. Tak jak ostatnio stwierdził to Tomek Dorażała, że apostołowie mieli zaburzenia psychiczne. Na doktrynę. Opowiedzcie o jednym nauce. Kto mógł tak opowiedzieć, powiedzmy, w ogóle? Tak? Jakiś facet. To ma pewno, na dzień dobry. To tylko połowa kościoła, a więcej niż połowa. Rozumiesz, odchodzi na bok, to nie oni winni. Co to za kobieta wymyśliła? Mężczyzna wymyśliła. Jaki mężczyzna? Teraz jaki mężczyzna? Jak? Na pewno nie był to mężczyzna, tak? Który był odważny, silny, zdecydowany i wolny w Chrystusie. Jaki mężczyzna to wymyśliła? Słaby, cienki, białki i możemy wymieniać już rzeczy. Galacjan 3:8. Pismo zaś, które przewidziało, że Bóg będzie usprawiedliwiał, czyli uznawał za nienagannych wobec prawa ludzi wszystkich narodowości na podstawie wiary, już wcześniej ogłosiło Abrahamowi dobrą wiadomość: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Błogosławieństwo to oznaczało uszczęśliwienie i wywyższenie Abrahama do tego stopnia, że stał się dla wszystkich narodów wzorem człowieka całkowicie zaopatrzonego i zaspokojonego na poziomie fizycznym, psychicznym oraz będącego w bliskiej relacji z Bogiem. Druga część w ogóle wyimaginowana, nie wiadomo skąd, ale okej. Biblia tysiąclecia. I stąd pismo, widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Warszawska, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody, tak? A więc przejdźmy najlepiej do rodzaju 15:5, gdzie jest o tym mowa. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Jahwe poczytał mu to za zasługę. A więc tutaj cały czas chodzi o tą jedną kwestię. Chodzi o wiarę Abrahama w Boże Słowo i w jego obietnicę. Mimo że nie miał potomka, to Bóg mu obiecał, że tak będzie liczne twoje potomstwo. Wiele osób wykorzystuje ten fragment do tego, żeby wcisnąć tutaj wizualizację, tak? Że Abraham sobie patrzył w niebo, wow, ile gwiazd, i w taki właśnie sobie sposób zwizualizował to, tak? I potem przyciągnął swoją wiarę. Nie o to tutaj chodzi. To Bóg zainicjował to spotkanie, to on go wyprowadził z namiotu i to on mu oznajmił, aby sobie zobaczył, aby uwierzył w to, w jego słowo, a nie to, że po prostu sobie będzie na to patrzył i tak jak będzie patrzył, tak będzie wierzył. Wiara jest w Boże słowo, napisane jest: miejcie wiarę w Boga, a nie miejcie wiarę w wiarę, tak? Druga część, która odnosi się tutaj do tego zaopatrzenia, po pierwsze, to było przymierze między Bogiem a Abrahamem. Nie każdy ma takie liczne potomstwo jak gwiazdy na niebie. Chodziło o usprawiedliwienie z wiary, a nie usprawiedliwienie z uczynków. Dlatego Abraham nazwany był sprawiedliwym, bo zawierzył Bogu. I to jest cała kwintesencja tego wszystkiego. Dodanie tutaj wywyższenie Abrahama do tego stopnia, że stał się on dla wszystkich narodów wzorem człowieka całkowicie zaopatrzonego i zaspokojonego na poziomie fizycznym, psychicznym oraz będącego w bliskiej relacji z Bogiem. Jedno tylko ostatnie zdanie. Artur miał takie niesamowite świadectwo. Miał długi tam, ileś tam tysięcy dolarów set. I on uwierzył, że one są anulowane. Ogłosił to i prąd walnął w ten bank. I wszystkie dyski mu wymazał. Wszystkie długi mu anulowali. Galacjan 3:9, kontynuacja 3:8. A ci, którzy ufają Bogu, są błogosławieni w taki sam sposób i na taki samym poziomie, jak wierny w wierze Abraham. Przekład. Biblia tysiąclecia. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Warszawska. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem.
Gdzie jest w ogóle kwintesencja tego całego zamysłu z Biblii mocy? Wydaje mi się, że ludzie, którzy czytają o Abrahamie, mają tylko jedną wizję i jeden werset przed oczami, a mianowicie rodzaju 13:2, a był Abraham już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I czytając historię o Abrahamie, widzą tylko to, że był bogaty, bo Abraham był bogaty. Ale nikt nie wspomni, bardzo mało, nie mówię, że wszyscy, nikt nie wspomni o jego pokorze. Nikt nie wstąpi o, nie wspomni o jego uniżeniu. Nikt nie wstąpi, nie wspomni o tym, że był sługą wiernym Bogu pomimo wszystko i nazwany jest ojcem wiary. Nikt nie wspomni o tym, że był mimo wszystko pokorny przez to, że kiedy dzielił się ziemią z Lotem, mimo że był starszy, mógł powiedzieć, że to ja jestem starszy do Lota, ale nie powiedział, pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo, dał mu pierwszeństwo. Nie kłócił się o to. Pomimo tego, że miał wielkie bogactwo, to nic to dla niego nie znaczyło tak naprawdę. To był wyłącznie po prostu środek do celu. To było błogosławieństwo Starego Przymierza, które zostało zawarte z nim, a między Bogiem, tak naprawdę. Jego największym darem był ten syn, ponieważ on widział w tym wszystkim jego obietnicę, tak naprawdę. Wiele na ten temat można powiedzieć. Przeczytajcie sobie 15 rozdziałów o Abrahamie. Jest tam fantastyczna naprawdę historia. To jest niesamowite. Jak drugą bardzo ważną kwestią jest to, kiedy to jest drugie małżeństwo zaaranżowane w Biblii przez Boga, kiedy on jako rodzic był bardzo zatroskany, ażeby jego syn nie wziął sobie jakiejś żony Kananejki. A więc bardzo ważna kwestia, będąc rodzicem, powinno się martwić, z kim się wiąże twoje dziecko. To jest bardzo ważne, tak? I widzimy, że Bóg zaaranżował to małżeństwo, tak jak wcześniej Adama z Ewą. Są tylko dwa małżeństwa zainicjowane przez Boga w Słowie Bożym. Takie bankowe, pewne i klarowne, tak? Na początku byłem zwiedziony. Byłem zwiedzionym zielonoświątkowcem i uważałem, że właśnie ona, ta Biblia, będzie mnie prowadzić. A potem w tej Biblii przeczytałem taki tekst, że ci, którzy są dziećmi Bożymi, to ich prowadzi Duch Święty. Ja olśnił. Myślałem, że mnie Biblia prowadzi. Ja myślałem, że mnie Biblia prowadzi. A ta Biblia mi powiedziała, że mnie Duch Święty prowadzi. Wow, ale numer. Idąc dalej, Galacjan 3:22. Bardzo ciekawy fragment. Ale ustawy prawne chwilowo odgrodziły wszystkich z uwagi na panujący grzech po to, aby przekazana na podstawie wiary obietnica ratunku dana w Chrystusie Jezusie mogła odnosić się do każdego, kto mu zaufał. Biblia tysiąclecia. Lecz Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Warszawska, lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Nowego Świata. Ale Pismo oddało wszystko razem pod straż grzechu, żeby obietnicę wynikającą z wiary w Jezusa Chrystusa dano tym, którzy wierzą. A więc widzimy tutaj, że spójność tych nawet trzech pism jest dość konkretna, tak? Ponieważ tutaj jest ten jakby człon, że obietnica wiary w Jezusa Chrystusa dla tych, którzy wierzą. W Nowym Świecie tego, nawet w Nowym Świecie to jest, tak? Jednakże tutaj jest mała dysgresja w Biblii mocy, tak? Zaczynając z początku, mamy oryginał tak, ek, czyli to znaczy przez, w, to jest taki zaimek, ek, tak jak on w angielskim, czyli przez, w, na, ex pisteus, tak, czyli pisteus to jest wiara, istu Christu, czyli Jezusa Chrystusa, dotitis, czyli była możliwa, pistevusin, czyli też przez wiarę, czyli oryginał oddaje tak naprawdę sens tych wszystkich polskich tłumaczeń, jakie mamy tak naprawdę, tak, bo w zależności jak to chcemy ująć, ale jakkolwiek by nie było, ujmują to bardzo dobrze, tak, ponieważ na przykład, nie wiem, tak jak jest w Biblii tysiąclecia, że wiara w Jezusa Chrystusa dla tych, którzy wierzą, tak? Czyli wiara w Jezusa Chrystusa dla tych, którzy present continuous wierzą ciągle, zaczęli
coś się stało w, przepraszam, Present Perfect, coś się stało w przeszłości i trwa nadal, tak? Tak jak na przykład złamałem nogę i nie mogę chodzić. Tak samo uwierzyłem i wierzę, tak? Co ciekawe tutaj jest, to jest to, że tutaj jest troszkę wycięte z kontekstu, ponieważ tutaj wiadomo, że Kościół Mocy wszystko nazywa religią prawem. I to jest tak, ustawy prawne chwilowo odgrodziły wszystkich z uwagi na panujący grzech. Ciekawe, bo to słowo jest greckie grafe, oznaczające pismo, dzieła, jak również Stary Testament. Kościół Mocy uważa, że to jest wszystko dla martwych duchowo ludzi, co jest po prostu... Dla mnie to jest hipokryzją, bo zdarzają się przypadki, że pan Saroński bardzo często używa ten cytat z Jozuego typu kto jest słaby, niech powie, że jest bohaterem. I to mu nie przeszkadza, że to jest dla martwych duchowych ludzi, ale to akurat to jest dla martwych duchowych ludzi. Tak, więc po prostu kontrując to innym wersetem, jednym z moich ulubionych wersetów jest Mateusza 13:52, słowa samego naszego Pana Jezusa, a on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, i tu jest właśnie to słowo grafe, czyli w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare, a więc są w Starym Testamencie rzeczy stare i są te rzeczy nowe, rzeczy aktualne, które wskazują na Chrystusa, które pomagają nam, które nas wychowują, ale nie wszystko należy odrzucić. Tak, ponieważ jest nowe przymierze, niektórzy nazywają to odnowionym przymierzem, ale w Starym Testamencie jest bardzo wiele dobrych rzeczy, które pokazują nam początek, koniec, działanie samego Boga, Jego atrybuty, Jego charakter, Jego działanie od samego początku. Nie byłoby Starego Testamentu, nie byłoby Nowego Testamentu tak naprawdę. Ona jest pożyteczna, dobra, prawdziwa. Zawiera w sobie Boże zapisy. Ale to nie jest Boże Słowo. Biblia zawiera w sobie Boże Słowo. Ale Bożym Słowem nie jest. Nie... Galacjan 6:2. Nosi ciężar jedni drugich, a w ten sposób wypełnicie prawo nadane w Chrystusie, jakim jest łaska. Tysiąclecia, jeden drugiego grzmienanoście i tak wypełnicie prawo chrystusowe, warszawska faktycznie to samo, jedni drugich grzmienanoście, a tak wypełnicie zakon chrystusowy. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że, przepraszam, że jest późno, że po prostu zaorali się sami mówiąc bardzo kolokwialnie, a mianowicie mówią tutaj, że nie ma jakiegoś zakonu chrystusowego, w ogóle nie ma prawa, ale tutaj nagle jest jakieś prawo, więc trzeba się do niego odnieść, więc dodatek jest, jakim jest łaska. Nie ma tego w tekście oryginalnym. W tekście oryginalnym jest nomen tu Christu, czyli prawo w Jezusie, albo prawo Jezusa tak naprawdę. Oni to do tego odeszli w taki sposób, że prawem Chrystusa jest łaska, a więc wracając do kolejnego etapu, łaska to są Boże zdolności w nas i to jest jakby samorealizacja własnej osoby i poszukiwaniu darów, talentów, jakie mamy w sobie, ponieważ łaska doskonali się według nich w taki sposób, że ty odkrywasz siebie, swoje marzenia, swoje plany, ponieważ wszystkie plany są planami Bożymi według nich tak naprawdę. Wszystkie myśli to są myśli chrystusowe. Tak jakby już w ogóle całkowicie byli perfekcyjni i nic, żadnych zaburzeń duszy, ciała. Bo masz wszystko! Ich życiu. I modlitwy, Panie chce, daj mi tamto, daj mi tamto, daj mi tamto, to są głupie modlitwy. Jak to ma miejsce na przykład w... To są modlitwy zabierające czas, zabierające energię. To jest tak do tego stopnia, że... Twoja modlitwa musi być przebudowana pod tytułem Boże, dziękuję Ci, że mam wszystko. Wszystko wiem, jestem najmądrzejszy. Wszystko rozumiem. To jest problem, jak to jest, że Bóg jest odpowiedzialny za grzech, jest odpowiedzialny za grzech, tak? Ale jeżeli jest tak suwerenny i wszystko ma pod kontrolą, a więc to ja, musi Paweł, być odpowiedzialny za ten grzech. Powrócicie do małe tam kompilacje, tam się pojawiają i tu też trzeba się taka kompilacja pojawia. Pokładacie zaufanie, to Jezus Chrystus nie będzie mógł wam pomóc prowadzić błogosławionego życia tu na ziemi, dopóki nie odrzucicie z powrotem tej religijności. Zaświadczam zaś każdemu człowiekowi, który powraca do przestrzegania zasad jakiejś religii i do pokładania w nich zaufania, na przykład obrzezanie się, że jest obowiązany do wypełniania całego prawa tej religii, na przykład mojżeszowego.
czytając Bie Tysiąclecia, jest dwa razy krótsza, jak również warszawska. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się do niczego nie przyda. I raz jeszcze oświadczam, każdy człowiek, który poddaje się obrzezaniu, jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Warszawska, oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj całkowicie jest przekręcony sens mówiący o tym, że tutaj chodzi o jakiekolwiek religijne prawo. Szybko chcę to zdementować w taki bardzo prosty sposób, mówiący i pokazujący o tym, że jeżeli chodzi o pieniądze, to pan Ceroński nie ma wyrzutów sumienia udawać się do Starego Testamentu i brać przykłady ze Starego Testamentu, chociażby dziesięcina. To jest jego jeden z ulubionych tematów, ponieważ już według niego dziesięciny nie ma, tylko jest stocina, ponieważ dziesięcina to jest najmniej. Co jest hipokryzją, bo jeżeli uważamy, że Stary Testament jest całkowicie nieważny, o czym tutaj pisze, tak? W czwartym na przykład prawa mojżeszowego. Ale kiedy ci pasuje prawo, oczywiście można powrócić z powrotem do niego, tak? Więc jest to, mówiąc szczerze, głupie. 5 Mojżeszowej, 8:18. Słowo Boże mówi, że pieniądze zdobywamy pracą, że Bóg będzie ci dawał siłę do zdobywania bogactw. Rozumiesz? On mówi, że pomóżmy narody, aby z narodów płynęły pieniądze do twojej kieszeni. A ilość złota, która w ciągu jednego roku napływała do Salomona, wynosiła 666 talentów. A ilość złota, która w jednym roku napływała do Salomona, wynosiła 666 talentów. W Malachiasza 3:10-11. Ostatnia rzecz. Bóg mówi, aby siać w Królestwo Boże. Musimy siać pieniądze w Królestwo Boże. Galacjan 6:18. Na sam koniec, bracia, przypominam wam o tym, że macie niezasłużoną Bożą przychylność oraz Jego zdolności w sobie samych, dostępne w waszych odrodzonych duchach, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tysiąclecia, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Warszawska, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Czyli praktycznie to samo jest. Co się tutaj dzieje? To się dzieje, dodaję, że zostało dodane to. Całkowicie została tutaj ucięta łaska na sam koniec, bracia. Przypominam wam o tym, że macie zasłużoną Bożą przychylność oraz Jego znaleźć w sobie samych, tak? Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa nie będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Czyli całkowicie tutaj odcięte. O co tutaj chodzi? Że po prostu mamy Boże zdolności. Nie, całkowicie w 100% według nich mamy je dostępne w naszych duchach, tak? Czyli jesteśmy w 100% mądrzy, 100% mamy najlepsze rozeznanie, pełną duchowość, wszystkie dary, nie musimy o nic prosić, ponieważ wszystko już mamy tak naprawdę. I oni teraz całkowicie dyskwalifikują Jakuba, który chociażby mówi, kto chce mądrości, niech prosi o nią Pana, ponieważ na pewno ją otrzyma, jak będzie prosił z wiarą. Tak, jak również wiele może modlitwa sprawiedliwego. Tak jak również Paweł się modlił niejednokrotnie, aby ludzie... Tu jest napisane trochę inaczej, bo czytałem różne rodzaje Biblii, a tu napisane jest tak. Bóg... Galacjan 3:17. Odtąd niech już nikt nie przysparza mi dodatkowych trosk, albowiem przeznaczyłem ciało moje, aby być znakiem Jezusa Chrystusa, znosząc przy tym wszelkie towarzyszące temu cierpienia. O co tutaj chodzi? O tutaj chodzi, że po prostu Paweł niby według panów sobie przyciągnął śmierć do swojego własnego życia, bo cały czas o niej mówił. Oczywiście nie było na to dowodu, więc trzeba było zmienić jakiś werset, chociażby ten, że przeznaczyłem ciało moje. Nie ma czegoś takiego. Galacjan 6:17 tysiąclecia. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości, przecież ja na ciele swoim noszę blizny. Znamię przynależności do Jezusa, więc afirmacja, że takie coś mam, i nie zaplanowałem sobie tego, żeby rozbić się na morzu, żeby być na morzu 3 dni, żeby poknęła mnie ryba, żeby, nie wiem, być biczowany, żeby po prostu być bity, policzkowany,
czy on sobie na to, inaczej, czy on sobie na to zasłużył? Czy on pchał się tam, gdzie takie rzeczy są? Nie, on się z tym zgadzał, że takie coś było. Warszawska, odtąd niech nikt mi przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. A więc znowu widzimy, że tutaj chodzi o ten fakt, że takie coś jest, a nie, że po prostu on tego chciał. Bo tak naprawdę nikt sobie sam na życzenie tego nie planuje, tak? Ponieważ też napisane jest o tym, że jeżeli ktoś przez swoją własną głupotę cierpi prześladowania, no to to jest jego wina. I niech się tym nie chlubi. Paweł był taki, że on bardzo się skupiał na tym, że ja umrę za Chrystusa. Ja umrę za Chrystusa. Wiecie co? On po prostu chciał umrzeć za Chrystusa. No i przyciągnął śmierć do swojego życia. Po prostu na czym się skupisz, to masz. I Paweł to zrobił. On był takim fanatykiem, widzę, śmierci męczeńskiej. I przyciągnął w końcu śmierć męczeńską do swojego życia. Ale to o prawie przyciągania będziemy mówili później jednak. Galacjan 4:5. Aby tych, którzy żyli w niewoli bogów prawa, wykupić, by dostąpili usynowienia. Biblia Tysiąclecia, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Warszawska, aby wykupił tych, którzy byli poza zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Jeszcze Nowego Świata, żeby przez nabycie uwolnić tych pod prawem, abyśmy z kolei my dostąpili usynowienia. Dlaczego to? Dlatego, że po prostu cały ten ruch twierdzi, że tutaj nie chodzi o ducha synostwa, ponieważ tak naprawdę jesteśmy wybrani przed założeniem świata, a my po prostu jesteśmy takimi synami, jakimi jest Chrystus tak naprawdę, że jakby oni chcą zrównać synostwo Chrystusa z naszym synostwem, że jesteśmy tacy sami jak Chrystus. Oczywiście, dwie kwestie. Pierwsza kwestia, całkowicie byłoby to sprzeczne z resztą Słowa Bożego. Dlaczego? Ponieważ wcześniej byliśmy dziećmi diabła, dziećmi buntu. Przed narodzeniem się na nowo byliśmy źli tak naprawdę. I o tym też pisze Efezjan 2:2. W których swego czasu chodziliście według systemu rzeczy tego świata, według władcy mocy powietrza, ducha działającego teraz w synach nieposłuszeństwa, niejednokrotnie z nieposłuszeństwa, buntu, czy nawet chociażby Jan 8:44, gdzie sam Jezus mówi o tym, wy jesteście z waszego ojca diabła i chcecie spełniać pragnienia waszego ojca, a więc sam Jezus o tym mówi, że wcześniej byliśmy dziećmi diabła, bo są tylko dwie opcje. Albo jesteśmy odrodzeni z Ducha Świętego jako nowe stworzenie, albo jesteśmy dziećmi tego świata, dziećmi diabła pod duchem Antychrysta w mniejszym, większym stopniu tak naprawdę. Ale oczywiście, żeby to wszystko utwierdzić, słowo tutaj użyte jest iotesian, tak? A więc oznacza ono usynowienie bądź adopcję tak naprawdę i jest to z dwóch słów, z Stronga 2:07, oznaczonego chios, a więc syn i dziecko, więc jeżeli Paweł by mówił tutaj o synu, tak, ponieważ to słowo występuje przez całe Słowo Boże, kiedy mówi o Synu Bożym czy o Jezusie, więc to jest to słowo jakby pierwowzór tego słowa. No i jeszcze jest, to jest złączone z 5:087 titemi, oznaczającego sprawić, wykonać, ustanowić. A więc ustanowiony syn to jest, to nie jest rodzony syn tak jak Jezus, tylko po prostu to jest syn, duch adopcji. Jeśli nie podważasz, podważasz ojca. Przecież chodzę jak Chrystus. Żyję jak Chrystus. Chciałbym również wrócić do komentarzy, które tak naprawdę niczego nie wnoszą, niczego nie udowadniają, ani niczego nie wyjaśniają. Nikt jeszcze z nich nie próbował nigdy naprawdę usprawiedliwić. To pan Cerański ostatnio napisał w komentarzu po tak dużej krytyce, czy ja nie jestem chory psychicznie. Czyli po tym wszystkim tylko tyle ma do powiedzenia. Również Shapiro, Shapiro, twoje krytykanstwo jest demotywujące i budzi we mnie wstręt, nie tylko we mnie. Przepraszam, czy wykazywanie prawdy, Słowa Bożego, porównywanie, to co ktoś mówi, to jest biblijne, tak? Bo Pawła też badali Berejczycy, czy to się zgodnie ma ze Słowem Bożym, było uznawane za szlachetne. To czy to też nie jest teraz szlachetne tak naprawdę? Jeżeli wykazujemy błąd, dalej, pani Dagmara Kaczmarczyk, nie mogę zaprzeczyć, że na paradzie wolności jako jedyni odważyli się głosić Chrystusa. Przepraszam, jakiego Chrystusa tak naprawdę? Energetycznego Chrystusa? Że potem ludziom wmawiać, że to wszystko to są formuły energetyczne, Bóg jest energią, wszystko jest energią. Czysty hinduizm. Pani Agalaga, kiedy prawda wchodzi, demony drżą.
nie wiem, jak się nie telepię, ale z tego, co widzę u was, zaczynają się ludzie dziwnie telepać i drzeć i miotać się. Nie wiem, to jest jakieś dziwne. Pani Danusia, ulubieniec wszystkich. Ten slepniący dalej pan Persak po nocach stalkuje Ceryńskiego odnośnie pana Maćka Pańczyka. Pani nawet nie przeprosiła go, ponieważ to Bóg go takiego stworzył tak naprawdę i on nie ma z tym problemów tak naprawdę. To pani się ukrywa pod profilem pani Danusiu, pani Basiu Rosłaniec i panie komentarze w typu, że mam gejowski głos albo, że nie wiem, siedzimy po nocach i masturbujemy się na filmiki Ceryńskiego są obrzydliwością. Ja nie wiem, co pani ma w głowie, ale to jest straszne. Dalej pani Nina Ksiąbrzopolska, która nas spamiła i powiedziała, że mówili o Jezusie uczestnikom prawdy równości. I właśnie to jest fokus. Pierwsza rzecz, mówili o Jezusie. To jest to samo, co napisane jest w Jana 2:1, a była tam Matka Jezusa. Fokus na kogo jest? Na Jezusa czy na tych, którzy mówili? Tak naprawdę, ale to nic nie usprawiedliwia. Tak naprawdę to nic nie usprawiedliwia. Pan Wiktor, znowu narodzenie, głupsze analizy jak ten amoniowy, zanurzony jakiś zaburzony człowiek, kto tutaj się wypowiada, to dawno nie słyszałem. Normalnie płaskoziemca, potem są po świńskim, po średniowieczny umysł, nic nie warty religii mają. Proszę odnieść się klarownie, w której minucie, w której sekundzie, co powiedziałem niewłaściwego. Jeżeli coś złego powiedziałem, przeproszę. Nie ma dla mnie żadnego problemu, tak naprawdę, bo też jestem człowiekiem, mogę się mylić, ale stoję na tej księdze i powiedziałem w swoim sercu, że to jest prawda. I pomimo, że wiele rzeczy nie rozumiem, to z czasem Bóg mi to objawia w jasny, klarowny sposób. Dalej, wierność Boga. Pani, która zawsze lubi spamić, jednakże nic z tego nigdy nie wynika. Pytałem się jednokrotnie i wciąż się pytam, gdzie srebro symbolizuje ufność bądź wierność Bogu w Biblii. To jest pytanie numer jeden, na które jeszcze nikt z nich mi nie odpowiedział tak naprawdę. Bo jeżeli ich pastor w cudzysłowie mówi, że takie rzeczy są w Biblii, no to w takim wypadku należałoby to zbadać. Ja też nie przyjmuję krytycznie wszystkich tak naprawdę. Też mi się pewne rzeczy nie podobają. Być może są to zaburzenia z mojej strony, tak? Czy nie przyjmuję Wilkersona, czy Zakaponena, czy Ravenhilla, czy Tozera klarownie, tak jak oni to wszystko mówią. Nie, nawet badam czasami, co mówią ze Słowem Bożym, ponieważ nie wszystko rozumiem. Wierność Boga. Ja chodzę do kościoła Artura Słowiańskiego, krótko do kościoła Mocy w Warszawie. Absolutnie się nie zgadzam z treścią tego filmiku, który jest ohydnie zrobiony. Dla mnie jest to czyste chamstwo stworzenia takich filmików o kimś. Dobrze, ale dlaczego to jest chamstwo? Czy nie jest pierwszy nasz Pan Bóg, który tak naprawdę jest centrum naszego życia? Czy to nie stoimy za Nim? Czy Paweł Piotr, który pisze, abyśmy zawsze byli gotowi obronić w to, co wierzymy, czyli chyba 2 Piotra 3,15, w to, co wierzymy, aby zawsze stanąć w gotowości, aby obronić to. Ja bronię na podstawie tego, nie na podstawie wizji, snów i jakichś tam innych dziwnych rzeczy tak naprawdę. Jest jeszcze komentarz jeden, szybko, od pana Maćka. Danusia Ros. No nie wiem, za co, że Coroński przystojny, ale obsesyjne nocne oglądanie jego skaczącego tyłeczka to mega zaburzenie. Jest chłopaki. Ja nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Ja wiem, że pan Coroński mówi, że ma ładne nogi i po prostu dlatego bierze pisze spodnie. Nie wiem, no, ale nie, nikt go tak nie ogląda na pewno. Czy też Maciej Pańczyk i Wiktor Akomaczar. Ministries, wszyscy uwielbiają te słowa, ministries, moja służba. Robisz złą rzecz, Macieju, ale co z tego? Co jest z tym więcej dodanego? Robisz złą, Macieju, jeden, bo to, dwa, bo tamto, siamto, trzy, tu powiedziałeś takie coś, cztery, ale tak jest napisane. Nie ma czegoś takiego. To jest na zasadzie, bo mnie wkurzasz. A czemu? Bo mnie wkurzasz. Mhm. Słowo Boże jest prawdą i to jest naszym fundamentem. Pozdrawiam bardzo serdecznie.